Cieszymy się, że gdzieś tam wygrywamy w lidze. Gdzieś tam przełknęliśmy tą gorycz porażki w pucharze, co nas myślę, że dość mocno boli, bo wiemy dobrze, że mogliśmy awansować do finału. Ale została nam liga, cieszymy się, że wygrywamy, budujemy pewność siebie i budujemy formę na playoff. Sporo tych asów było z jednej i z drugiej strony. No taka jest nowoczesna siatkówka, ta zagrywka odgrywa kluczową rolę i również tak było dzisiaj. Cieszymy się, że udało nam się zrewanżować Warcie i to jest dla nas najważniejsze. Tak naprawdę można powiedzieć, że ten mecz się rozstrzygnął na zagrywce i która drużyna dobrze zagrywała, to miała przewagę w każdym z tych setów i tak to wyglądało. Fajnie złapaliśmy fajną serię, fajny rytm, aczkolwiek potem poszedł Konar na zagrywkę i strzelił parę razy bardzo mocno i Warta odwróciła tego seta. No cieszy nas to, że nie zwiesiliśmy głowy po tym czwartym secie i potrafiliśmy w tej breaka wejść mocno z przydupem. Wierzymy, staramy się grać w każdym meczu jak najlepiej. Nie myślimy o tym za bardzo. A wiadomo, że bardzo ciężko, żeby Zaksa czy Jastrzębie miały jakieś wpadki po drodze, bo one się bardzo rzadko zdarzają. Ale my robimy swoje i cieszę się, że wygrywamy. Na pewno ten komfort, że na trzy kolejki przed końcem rundy zasadniczej już mamy zapewnione to trzecie miejsce i możemy się przygotowywać spokojnie do play-off. Wiadomo, że chcielibyśmy być wyżej, aczkolwiek to jest ciężka sprawa, bo Jastrzębie z Zaksą generalnie mało spotkań przegrywają w tym sezonie i nie wydaje mi się, żeby nagle w ostatnich dwóch kolejkach oni zaczęli seryjnie przegrywać. My doceniamy to trzecie miejsce, które wywalczyliśmy w sezonie właśnie takimi ciężkimi spotkaniami jak dzisiaj. Przetasowania myślę, że będą między 4 a 8 miejscami, bo tam naprawdę jest tłoczno. Patrzymy pewnie tak mimowolnie, nawet czasem gdzieś do nas docierają te informacje, ale myślę, że bez różnicy z kim będziemy grali, każdy ćwierćfinał będzie bardzo ciężki.